4 minuty 31 i 84 setne. Miejsce drugie, Patrycja Żołędowska. 4 minuty 43 sekundy 20 setnych. Srebrny medal i stosowny puchar z nadrukiem, z napisem za co i kiedy. Martyna Pakuła, miejsce trzecie. 4 minuty 50 i 79 setnych. No i proszę Państwa, żeby te wszystkie zdjęcia obiegły świat, zapraszam wszystkich zwycięzców we wszystkich kategoriach do wspólnego zdjęcia. Zapraszam tutaj na tle tych nagród, tych pucharów jeszcze nie rozdanych. Proszę bardzo, Bartłomiej Kol, Marcel Mroczek, Maurycy Gudanis, Julia Baranowska, Oliwia Strokosz, Julia Gudanis, Dawid Kurzepa, Bartek Gardasiewicz, Arek Białek, Aleksandra Kostrzewa, Patrycja Żołędowska i Martyna Pakuła, zwycięzcy biegu na 1200 metrów w dwóch kategoriach wiekowych 11-13 i 13-16. Poczekamy jeszcze chwilkę. Wszystkie agencje będą biły się o te zdjęcia, ale poczekamy na wszystkich laureatów nagród. Brakuje nam jeszcze troszkę. Prywatne zdjęcia można robić. Ci, którzy panowie, pan nadleśniczy, pan wójt, pan sekretarz, który jest też, no jak to, przecież to sekretarz gminy to musi być, bo to jest organizator odpowiedzialny za. Tak jest. Proszę Państwa, no ważne jest, może teraz na tle ściany lasu, żeby było wiadomo, że byliśmy w lesie. Pięknym lesie, zasobnym lesie i miłym lesie dla tych, którzy o las dbają i las szanują. A dla Was wszystkich śpiewa Fredek, Freddie Mercury. Pamiątkowe zdjęcia i ogromne brawa, proszę Państwa. Ci, którzy nie startowali, niech zazdroszczą, a zwycięzcy niech szykują formę na drugi bieg. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze większa niż w tym roku frekwencja. Trzymamy kciuki za tych, którzy biegną teraz na dystansie 5 i 10 kilometrów. Mam nadzieję, że pierwsi zawodnicy, którzy trzymali formę przez całą zimę i jeszcze zeszłoroczną jesień, aby tutaj wystartować w tym biegu, niebawem się będą nam tutaj pokazywać po lewej stronie, a więc na tej górce pierwsi zawodnicy za jakąś, myślę, kilkadziesiąt minut do godziny pojawić się powinni. Yeah.
Biuro organizacyjne to ma dwóch numerków, które grupa najmłodsza wróciła. Nie wiemy, w której to było kategorii wiekowej, czy 7, czy 11, 13, czy 13, 16, ale w każdym razie dwie osoby, które nie zwrócimy numerów startowych, bardzo prosimy do namiotu biura organizacyjnego o zwrócenie tych numerów startowych, bo one będą nam jeszcze potrzebne. Trwa bieg na dystansie 5 i 10 km. Przypominam, że bardzo przyjazna gmina Zabrodzie zorganizowała ten festiwal biegowy wzdłuż Niniugi, Wrzosowi, Smostówki po raz pierwszy, popularyzując tym samym biegi masowe i zaprezentowanie pięknych terenów tutaj gminy na północy. Przypominam tym, którzy nie wiedzą albo nie są stąd może, że znajduje się obszar Bagienno-Łąkowy, te słynne Mieniugi, a powyżej niego za wsią Anastazem występują bagna piskorskie. To jest ogromna powierzchnia, blisko 50 hektarów. Po powstaniu styczniowym w 1863 roku z majątku dziedzica Niegowskiego jeszcze wtedy ukazem carskim przydzielono je miejscowym chłopom. No i dawniej w okresie wiosennych roztopów i jesiennych opadów tu na tym terenie bagna zamieniały się w jezioro, ale za to obfite w ryby, zwłaszcza piskorze. Stąd ta nazwa bagna piskorskie. Stąd pochodzi ta nazwa. No, mam nadzieję, że Mieniugi położone są na wschód od najwyższej góry w tym rejonie, nieopodal Mostówki. No i może nazwa tego naszego dzisiejszego festiwalu biegowego wzdłuż Mieniugi. To jest bardzo charakterystyczne dla tego tutaj terenu. Obecnie jest to obszar łąki, pastwisk, no a nazwa Mieniug pochodzi prawdopodobnie od mieniących się bar w żółciu kaczeńcu, wczesną wiosną jaskru, czy różowo-czerwono-fioletowych firletek czystowczyków w maju. No również te kolory to białe pełniaki w czerwcu i mieniaki, czyli motyle żyjące w pobliżu lasów, na ścianie lasów. Stąd ta nazwa Mieniugi. Warto to wiedzieć, no bo bagna piskorskie i te Mieniugi tworzą wśród wydm lucynowsko-mostowieckich takiej doliny otwartej w kierunku wschodnim. No wiosna jest bardzo fajnie, bo to jest istotny raj dla ptaka i słychać te odgłosy wśród kęp dzikiej trawy czy szuwarów. Wiele rzadko spotykanych gatunków, zarówno roślin, jak i ptaków. Mamy tutaj zerkacze, żurawie, wodniki, bekasy, czajki, czy grodziec krwawodziowy. Możemy również spotkać kulika wielkiego. No wszystkie te bardzo fajne. Bocian czarny to jest też bardzo czapla siwa. To są umiejscowione tutaj pewnie na zawsze już te ptaki zimorodek, rzadko widywany, taki kolorowy, fajny. No więc wydaje się, że uroczysko bór położone między Basinowem też może się poszczycić okazami stuletnich dębów, świerków, brzuch, sosen, leszczyna pięknie rośnie. No nieliczne już dziś drzewa, takie jak klony, mylnie nazywane jaworami. To drzewa zakochane. No i tutaj naprawdę warto zwiedzać te rozległe tereny. Najwyższa góra koło Mostówki ma wysokość 116, prawie 117 metrów nad poziomem morza. No i to jest taki doskonały punkt widokowy, miejsce dla uprawiania, zwłaszcza sportów zimowych, żeby wjeżdżać gdzieś do wielkich kurortów południowej Polski albo za granicę. Można przyjechać tutaj do Mostówki i do połowy lat 80. na szczycie stała taka drewniana wieża triangulacyjna z siedmioma drabinami. Z niej wyskoka widać było maszty radiotelewizyjne, nawet w Woli Raszkowskiej. No a w pogodne dni Pałac Kultury i Nauki w Warszawie czy kominy cukrowni w Sokołowie Podlaskim, a więc naokoło piękny, fajny punkt widokowy. Ja myślę, że również łabędzie, bociany, sarny, łosie, dziki, zające, bobry, lisy. To jest wszystko to, co można tutaj w tym terenie zwiedzać. Myślę, że dobrą
wizytówką infrowozu, która aparat, niesie z sobą pogotowy, informacje i zachętę do przebywania na tym terenie, jest właśnie festiwal biegowy wzdłuż Mieniówki i Wrzesowic Mostówki, bo obydwie firmy, obydwie instytucje organizujące, a więc Urząd Gminy Zabrodzie i Lasy Państwowe nad Lesińską Zdrojnicą, zdają sobie sprawę z tego, że trzeba po prostu z wielkich aglomeracji miejskich przyciągać tych turystów. A są to i lasy, i uroczyska leśne, i wydmy powyżej 100 metrów nad poziomem morza, i rzeki, i starorzecza, i oczka wodne, i obszary bagienne, o których mówiłem przed chwilą, te mokradła, no i potężne, piękne drzewa, przy których można odpocząć. Także proszę Państwa, tyle takiej informacji encyklopedycznej o tym wszystkim. Można wiedzieć, w 2008 roku wydmy Lucynowsko-Mostowieckie w gminie Zabrodzie zostały wpisane do obszaru Natura 2000, no bo wcześniej wydobywano tu piasek i raczej nie zwracano uwagi na piękne, kwitnące wrzosy, które ciągną się na obszarze aż 400 hektarów. Niektórzy nawet Panie Jelu, szybciej. To jest największe wrzosowisko w Europie poza są pierwsi. No a to tymczasem mamy informację, proszę Państwa, że mamy finisz na dystansie 5 km. Nie spodziewaliśmy się, proszę Państwa, ja tu się troszkę z mikrofonem wychylę. Zobaczymy, czy to grupa, czy to pojedynczy zawodnik. Po Państwa lewej stronie, tak, jest zawodnik w niebieskiej koszulce z numerem 133, jeszcze łyk wody i kilka metrów i pierwszy polał sobie głowę na linii mety. Pierwsze miejsce i drugie miejsce. Dystans 5 km, teraz trzecie miejsce, 124, numer startowy tego zawodnika. Jeszcze łyczek wody i przekracza linię mety. Pobiegli, proszę Państwa, wszyscy, czyli jak się okazuje, ale dramaturgia rośnie jak u Hitchcocka, bo się okazuje, że przecież wystartowali wszyscy zawodnicy na dystansie 5 i 10 tysięcy metrów. W związku z tym ci, którzy przekroczyli teraz linię mety i pobiegli dalej, oznacza, że oni biegną na 10 km. Tak więc, proszę Państwa, no będziemy czujni tutaj, a jakże, zobaczymy zaraz, który z zawodników, czy zawodniczek na dystansie 5 km na linii mety już się zatrzyma, będzie to oznaczało, że to jest zawodnik. Że to jest zawodnik, który zakończył już, no jest pogoda wyjątkowo sprzyjająca, może trochę nawet dla tych, którzy mają mniejszą kondycję, trochę zawodniczy dystansu 10 km, no ale coś się nie robi, proszę Państwa, dla sportu. Dobry. Pod czujnym okiem fachowców firmy Piwa Sport będziemy mieli oficjalne wyniki, które Państwu przedstawię. Okazuje się, że ten limit czasu 2 godziny i 15, które przewidzieliśmy na pokonanie dystansu 10 km, to jest chyba dużo za dużo. No ale nie wiedzieliśmy, że tacy przygotowani zawodnicy będą kondycyjnie i takie tempo narzucą. Ale to dobrze. To oznacza, że jeszcze jest trochę tej rezerwy sił na tegoroczne lato, bo mam nadzieję, takie dynamiczny tryb życia, będą na pewno takie imprezy. Do zobaczenia. No, ale zapraszam na kąpaczkę. Za chwilę będzie, prawda? O 12. Tak. Coraz więcej zawodników tutaj pojawia się na drodze. Ulica na Wzgórze się nazywa. Tej górki mają troszkę luźniej. Oczekują koleżanki ze szklankami wody. Niektórzy wypijają, niektórzy wylewają sobie ją na głowę. Głową tym samym. Dobra, dawaj. Brawo, Paweł! Dobry. W tym pierwszym odcinku wszyscy, którzy teraz minie mety, to są
zawodnicy biegnący na dystansie 10 kilometrów. No i niektórzy nawet słuchają muzyki w tym czasie, która towarzyszy im. No i jest piątka. Odwracając uwagę od zwiększenia pokonywania tego dystansu, przypominam, że to są ścieżki piaszczyste, takie, które na które się może zdarzyć, a jakaś szyszka, trzeba też uważać trochę. Typowa natura, ale piękne okoliczności przyrody, jakbyśmy cytowali klasyki. No w końcu pani, jeszcze na 10. 27 minut i 46 sekund. To jest czas od rozpoczęcia biegu na 5 i 10 tysięcy metrów. Rozciągnęła się ta grupa zawodniczek i zawodników. Niektórzy biegną solo, niektórzy w grupach. Niektórzy nadrabiają teraz tempo. Te rozłożenie sił jest bardzo ważne. Każdy według własnych potrzeb i własnych możliwości rozłożył te siły na dystans 10 km. Kto zajmie pierwsze, drugie i trzecie miejsce, kto otrzyma puchar tegorocznej pierwszej edycji biegu, zobaczymy za kilkadziesiąt minut. Trasa jest oznakowana co kilometr, więc nie ma mowy, żeby nawet samotni biegacze zabłądzili. Są punkty, gdzie można napić się wody. W biegu tak zwanym, zresztą jak oglądaliśmy porządne lata wyścigu pokoju, jak to dawniej się mówiło, Trybuny Ludowej z Dojrza, Ludowego Prawa, to połykanie jakichś łyczków wody na rowerze przy dużej prędkości było też, no, myślę, bardzo ryzykowne czasami, ale tam nie było możliwości, żeby wytracać czas. Każda sekunda, każda połówka sekundy liczyła się. No i tak jest tutaj w tej lekkoatletycznej dyscyplinie w biegach na długim dystansie. Dla osób, które na co dzień nie zajmują się sportem, dystans 10 km, a nawet 5, to już jest naprawdę duże wyzwanie i duże wyrzeczenie. Ale czego się nie robi, proszę Państwa, dla sportu, dla udowodnienia nawet sobie, bo to jest też walka z sobą czasami, z własną słabością, z własnym zmęczeniem. To jest ważne, żeby jednak dobiec do końca, niezależnie od miejsca, które zajęło się. Trwa bieg na dystansie 5 i 10 km. Kolejni zawodnicy przekraczają linię mety. Różne kategorie wiekowe, proszę Państwa, w tym biegu dorosłych. Wszyscy powyżej 18 roku życia. Są tacy, którzy po prostu mają jeszcze duże zasoby siły, ale są i tacy, dla których te 10 km będzie na pewno takim testem i sprawdzeniem możliwości swoich, że pomimo zaawansowanego wieku, czy takiego trochę numeru PESEL-u, który nam się nie podoba za bardzo,
Brawo, brawo. Udowodnić możemy sobie i innym, że ten dystans to jest do pokonania, że to jest możliwość organizmu i wydolność, a sport sprzyja dobremu samopoczuciu, zwłaszcza regeneracji wszystkich naszych problemów psychicznych. Reset potrzebny jest każdemu z nas, a właśnie takie wyczyny sportowe pomagają nam. Dlatego poza promocją pięknego terenu gminy Zabrodzie na Leśnicę Lewnica, również ten element sportowej rywalizacji i takiego zmagania się ze swoimi trudnościami jest bardzo potrzebne, uniwersalne i bardzo przydatne. No, tylko tak, ale nie, ale to nie, to jest niepadne, te szyfry podpinane. Pamiętam, nieżyjący już Bogdan Tomaszewski z redakcji sportowej Polskiego Radia, autor wielu książek, autor wielu audycji, które robiliśmy wspólnie. Zrobiliśmy tych audycji kilkanaście. Tytuł wspólny tych audycji to był Moje Olimpiady, czyli Olimpiady Bogdana Tomaszewskiego, który rozpoczynał od Melbourne w 1956 roku, a zakończył swoją sportową, komentatorską karierę na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku. Gustaw Holoubek, nieżyjący wspaniały aktor, czytał fragmenty książek Bogdana Tomaszewskiego, gdzie opisana była walka maratończyków czy biegaczy na długich dystansach. Właśnie ta mordercza walka z samym sobą, z przeciwnościami i czasami problemami kondycyjnymi, bo to różnie jest z tymi zawodami. Nie zawsze się trafi z kondycją czy ze szczytem formy. Fantastyczne opisy. Myślę, że tutaj w takiej mniejszej skali, ale odczucia mamy podobne. Każdy z biorących udział w tym biegu zdaje sobie sprawę, że 10 km to jest dystans ogromny. No i trzeba spróbować. Taki papierek lakmusowy, test własnej sprawności, ale też własnej odporności psychicznej. Pojawili się na naszym horyzoncie, na tej górce, przy ulicy Nadgórze, zawodnicy startujący w kategorii Nordic Walking. Pokonali już ten swój dystans. Nie jest to cała grupa, która wystartowała, ale jej część. Cztery osoby. No w takim równym, marszowym tempie. Przypominam, że to jest też bardzo dobry sport i tereny sprzyjają tutaj te ścieżki leśne, bo pracują według fizjologów, według terapeutów sportu wszystkie mięśnie. Także gratulujemy. To jakiś czas mówimy Państwu jakieś brawa, tam nie brawo, wiem, brawo, może brawo. Na zapas, brawo, żeby brawo. Zachęcić brawo. Tych zawodników, którzy są na granicy swojej wytrzymałości fizycznej, ale starają się dokończyć ten bieg. I kolejny zawodnik. Pozdrawiamy go. Słyszy nas tutaj. Dobrze zbudowany zawodnik. Numeru startowego na razie nie widzimy. Biegnie samotnie i walczy ze swoimi, ze swoim organizmem i ze swoją wodą. Nawet nie chciałby tak się napić. Zawodnik z numerem 1, proszę Państwa. Na dystansie 5 czy 10. Tego 5. No i proszę Państwa, ten już zakończył. Zawodnik z numerem 1. Nie będę Państwu mieszał w głowie, w związku z tym poczekamy do oficjalnych wyników, bo część zawodników biegnących na tym dłuższym dystansie po prostu nie zatrzymuje się, przebiegając pod namiotem z napisem meta. A niektórzy już, jak ten przed chwilą zawodnik zakończył. Dawaj do boju, dawaj. Taki dopis, tak ma być. I zdjęcia. Brawo, 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 brawo. I kolejna zawodniczka zakończyła swoją trasę w dystansu 5 km. Wielkie gratulacje. Mam nadzieję, że testować można będzie później i opowiadać wszystkim znajomym, rodzinie, sąsiadom, że wzięły się udział w tym. Ja mówiłem o
mądrościach olimpijskich, twierdzę ku temu, właśnie, że nieważne jest, jakie medale zdobyliśmy w Igrzyskach Olimpijskich, ale uczestnictwo w tej przepięknej imprezie, w tym święcie sportu. Dlatego myślę, że niezależnie od rangi zawodu, od rangi, od miejsca, uczestnictwo w aktywnym takim życiu sportowym i sprawdzenie swoich umiejętności jest naprawdę Ale na ich stronie będzie, na Ultimie. Koledzy strażacy. Na pewno. No. Zafundowali taką... Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Nie, no tak, nie, to tam ta muzyka taka grzewka, jak to się mówią, taka kurtynę wodną, która może pomóc schłodzić ten rozgrzany organizm, ale też może trzeba troszeczkę odpocząć, bo organizm w takiej zimnej wodzie może różnie zareagować. On biega maratony, zrobił kolejny maraton w ciągu roku 4 maratony. I on robi 10 km na wysokie granice. Pomieszały nam się, proszę Państwa, te kategorie Nordic Walking. Kolejna grupa, czterech osób, czterech... Ale był na tej początkowej, tak, prawie pierwszy. No trzeci, widzę, że pojadę na horyzoncie kolejny biegacz, więc poczekamy na wyniki zestawienia. No, brawo, 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 brawo. Jeszcze męża zaraz. Brawo. Mierzą te czasy, odpisują, zapisują i niebawem poznamy kategorię 10 km, 5 km i nowych roczni, czyli tych imprez sportowych towarzyszących biegowi, to zdają pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wiedział to by. To dobrze, że wie. Ale najpierw tak jak w ręce tak. Niezależnie, proszę Państwa, od tego ogłoszenia oficjalnego i wręczenia pucharu, to na takim czerwonym tranzicie z napisem Ultima Sport, to takie nieoficjalne jeszcze wyniki będą tu publikowane, przyklejane na szybie tylnej samochodu. Mogą Państwo sobie podglądać. Zaznaczam, że są to jeszcze nieoficjalne wyniki, ale ci, którzy zakończyli bieg na 5 czy 10 km, no, jak się biegło? Lub nocnym błokiem wodą swoje nazwisko znaleźć na tej liście. No i dobrze, gratuluję. Brawo. Mówiłem, że 100 km będzie na jakieś oznaczenie trasy, ale pan zawodników, jak tu mówią koleżanki, które zakończyły bieg, zgubiły się w lesie. No, wszystkie drzewa są jednakowe, wszystkie zielone, ale mam nadzieję, że zgubili się tylko na chwilę, bo... No bo korzystali z tego ludzie, to jest normalne. Podobno według informacji telefonicznych, jak sądzę, nie wiedzą, gdzie są, ale są. Najważniejsze, że są. Ja mam strój, tylko nie mogę, no nie mogę. Wyczyścimy was z biegów i na pewno te osoby, które się gdzieś tam zawieruszyły między drzewami, znajdziemy. Najważniejsze, żeby przekroczyły linię mety, a więc zaliczyły ten dystans, który sobie zamierzyły. No ale też nikt nie wiem, że wzięła. Trzeba było taką. Aaa, to cały urok był. Tak. Cały urok. Ale ja jakoś inaczej w niedzielę biegam, nie wiem. Ja jakoś inną trasę sobie robiłam. Nawet najprawdopodobniej. Na pewno, bo potem do tutaj... A jak ja tą mapę widziałam, to myślałam, że to jest nie, nie, tam, ale widać z każdego miejsca widać następnego i oznakowane. No to dobrze, bo mi jeszcze dogęszczał wczoraj, bo jak przyjechałem do trasy, to było za rzadko oznakowane. Jak się biegło? Ciężko. Ciężko, wiem. Piach, słońce, dziury. To powinien być bieg trailowy. No,
właśnie, dlatego też trudno jest się skoncentrować na biegu, bo nie normalnie. A, biorkę mamy. O, ja tyle no. Ja nie miałam. Bardzo dobrze, brawo, brawo. Brawo, Marta. Nie nieźle. Chyba, że na dykę. Jeszcze jedno nie zrobiłam. Na drugi rok. Nie, absolutnie nie, bardzo dobrze. Dlatego, że no nie, ale tutaj z tego co ja wiem, bo ja wiem, co tutaj bieg, bo to koledzy moi biegną. Sami biegać. Tak, tu maratonczycy. Nie tak, jak dogonił mnie, żeby się przebiegła. Oni robią 10 km tutaj, szybko tutaj biegną. No, się no to no, to no, to tak jest. To 10 km to mówię, oni tu robią, Paweł taki jest. Nie, on zaraz będzie biegał. Nie, po szosie. Oni maraton bieg poniżej, to, czyli tu jest jeden Wyszkowie i on tu nie biegnie dzisiaj, gdzie maraton robił poniżej 2.30. Natomiast oni biegną właśnie maraton do 3 godzin, poniżej 3 godzin. Ale tutaj dostaną w dupie, no i super. Tak na koniec nasze do domu, wyjdę do domu. Zobaczymy. Zobaczymy. Wyszka o jeszcze bliżej godziny. Nie da rady zrobić. No ale to właśnie o to chodziło. Miał mnie pan dobrze. No ale dobrze. Skracali trasy. 210 osób, tak, tak było traktowane, bo tam był taki jeden punkt, gdzie pan nas kierował, ale oni chcieli... A to z piątki, tak? Nie, z dziesiątki. Oni w ogóle na samym początku. Jeszcze nie ta kategoria? Wszystko nie, nie schowało. Podchodzili teraz na telefon, gdzieś są niższe. Wyszło się... Na pierwszym. Oni w ogóle, jeszcze w ogóle nie wypadają. Nie, ma to ten pan nie cały. Tak, pierwsze 10 osób, które wystartowało, to nie. Ale nie pierwsze 10 osób było, bo oni jeszcze tu Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty.
To jest tutaj, bo gorzej, tam kiedyś tam było łatwiej. Co? Tutaj dotąd, tak. Dziękujemy. Brawo, brawo. Dziesiątka, dobre. No, dobry, dobry. 48, dobre. Tam pobudziła ta szczurka. Brawo, brawo. No, super. Bo za to nie można. No proszę Państwa, okazuje się, że już nieoficjalne takie informacje na razie. Na dystansie 10 km mamy już pierwszych zawodników, którzy ukończyli bieg na tym dystansie. No ale nie ogłaszamy na razie nic, żadnych przymiarek nie będziemy robić, dlatego że poczekamy na zawodników wszystkich, którzy wystartowali na tych obydwu dystansach i dopiero wtedy będzie można zsumować te czasy i zrobić takie stosowne zestawienie. Ale jak się okazało, to sprawdziło się to, co planowaliśmy. Ten dystans 10 km nie był taki morderczy i tempo tego biegu dosyć szybkie, bo już kilku zawodników ukończyło ten dystans. No ale słyszeliśmy też, że niektórzy gdzieś tam zagubili się trochę w lesie, ale nie ma tam takich rozstępów, gdzie można by było zabłądzić, więc na pewno może potraktowali to jako odpoczynek. Jeszcze zawodnicy kolejni przekraczają linię mety. Przypominam Państwu, że w innych dyscyplinach
Nothing Walking tam na samochodzie z napisem Ultima Sport. Mogą Państwo przeczytać nieoficjalne wyniki i znaleźć swoje nazwisko na dystansie, w którym Państwo byli zarejestrowani, w którym wystartowali. Największą atrakcją dla dzieciaków jest ta kurtyna wodna, którą panowie strażacy zafundowali tutaj dla ochłody. No dzisiaj temperatura, nie mam termometru, ale myślę, że gdzieś w granicach 20 kilku stopni. Tutaj w lesie się tego nie czuje, ale zawodnicy, którzy mają w nogach 5 albo 10 kilometrów już odczuwają to. No i jeszcze taki finisz, proszę bardzo, kolejne miejsce. Dobre. Tak jest. Duże brawa. Jednak mówiłem, że rezerwa tej siły drzemie jeszcze w tych zawodnikach. Proszę bardzo. I sprint na koniec. Kolejne osoby przekraczają linię mety. Przypomnę jeszcze raz, że mieliśmy dystans 1200 metrów w kategorii 11-13 lat, w kategorii wiekowej, oraz 13-16 lat. No i w kategorii panów i pań, w tej kategorii wiekowej, a więc chłopcy i dziewczęta. No i na dystansie tym sztandarowym 10 km i 5 km osoby dorosłe, a także impreza towarzysząca, czyli osoby, które zadeklarowały się, że na pewnym ustalonym dystansie będą maszerowały. To też już impreza, która zakończyła się, ta dyscyplina. No i oficjalne wyniki przedstawię Państwu, jakie po prostu dostanę. Thank you.
Brawo, brawo, dawaj! Dobry, tak jest. Super! Brawo, brawo! O, to pani tak nam drogę mi pani zmówiła. Gratuluję. Nie, nie była pani tak. Brawo, brawo, panowie! Nie, reszta się zleca. Reszta się zleca.
Tak, nie, nie. Jak przeszedłeś już przez asfalt,
prawo. Przyłożę się taką drogą normalną, taką wyjeżdżą. A potem takie w lewo odkrytkę. Tak. I taki sam tak, tak jest jak taki powód. A może tak. No to jak próbka biega, to było. I ludzie polecili w lotu. Oni jeszcze tam nie wiem. I czterech już jest na trasie. A, czyli lotą jeszcze. Dobrze, poczekajmy akurat do naszego drogowania, nie? No chyba.